Moje życie nie ma sensu. Sprzedałem Osirisa i kupiłem jakiś głupi klub motocyklowy. No, nie polecam. Osiris jest bardzo fajnym autkiem. Klub motocyklowy, no możemy zaraz tam zrobić w klubie motocyklowym jakieś akcje, ale żeby tam zarobić dużo kasy, to trzeba się namęczyć. I trzeba mieć dużą ekipę, tak? Gdzie, no nie każdy tam ma jakąś tam zgraną ekipkę, no nie? Razem zawsze można więcej zarobić. No dobrze, ja tu bym jeszcze sobie posprowadzał auto jakieś. Jak nie ma kamerki, nie trolujcie mnie, to jakiś rajd jest chyba. Ej, rajda mam, to pozdrawiam. Ale kto rajduje, bo nie wiem. Ktoś rajduje. No nie wiem, no to dziękuję za rajda, pozdrawiam, tylko powiedzcie kto. Jak nie ma kamerki, no trolują mnie, mówię ci, nie jest kamerka normalnie. Ale patrz jaki rajd. Kurde, wszyscy widzowie mnie zrajdowali chyba. Nie wiem o co chodzi. Jadę po ten samolot, coś tutaj, jakaś dziwna akcja jest, naprawdę. Dobra, no. Przecież wyłączyłem kamerkę specjalnie. Mogę włączać i wyłączać. Ale powiem wam, bardzo dobrego rajda zrobiliście, jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku. Zrajdowaliście mnie nieźle, zobaczcie, mogę sobie wyłączać i wyłączać kamerkę. Wyłączyłem kamerkę dlatego, że jem sobie teraz glutka. Tak, więc nie chciałem, żebyście mnie oglądali podczas jedzenia glutka, no. Tylko dlatego kamerka. Ale i tak fajnie mnie zrajdowaliście, jestem w szoku. Myślałem, że to Boxdale albo coś gorszego. O! I teraz możemy sobie chyba wybrać gdzieś gracza, albo tu są kamery jeszcze. I uwaga, uwaga, teraz nam się chyba wczytuje właśnie możliwość obserwowania gracza. I będziemy mogli sobie wybrać gracza i popatrzeć, co robi ziomek. To jest taki Overwatch, wiecie? Widzieliście, że jest taka opcja tutaj w GTA? Może go już... Nie, jest jeszcze, zobaczcie, jest jeszcze na sesji. Nie ten, Boże, kurde. Byłem dzisiaj na rowerku, a ty Lucek. Ja dzisiaj nie byłem, ale byłem w paru innych miejscach. I tak, robimy Overwatch w GTA. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Patrzcie typa. Tak? Czasami te bany działają bardzo szybko, że wywala gościa od razu z sesji, jak tylko ktoś go zgłosi. A czasami właśnie trzeba długo czekać. Zobaczcie, co on tu odpieprza. Lucek, no jak to stream bez zlotu? No trzeba zrobić jakiś zlocik. Tylko jeszcze nie wiem, na jakie auta, jakie proponujecie? Klasyki, muskularne, jakieś stare, nowoczesne auta, czy co? Możemy różne tam zloty zrobić. Ja tam mam parę autek. Ja bym chętnie podjechał Infernusem moim żółciutkim. Stonek na szczęście nie cheatuje, no nie. On, znaczy ja wiesz co, czasami zastanawiam się, czy on nie cheatuje. Bo on taki zwariowany nieraz jest, że coś tam chyba bierze, jakieś grzybki. Nażera się jakichś grzybków i potem tak przychodzi. Klasyki, muscle cars, sportowe, o sportowe mi się podoba. I pewnie ktoś weźmie egzotyka jakiegoś, takiego wiecie, tego najszybszego, nie? Ale sportowe wozy, myślę, że spoko mogłyby być, jakieś masakro. Kurde, nie będę wam mówił, co się właśnie stało. Ja pierdzielę. Kurde, nie mogę udawać tej karmy. Ja pierdzielę. Nie. Nie. Weź to na dwór wynieś. Czekaj na furtę. Co? O! Ale śmierdzi! Oooo! Zaraz będziemy oglądać wszystkie fury, zobaczcie, tu coś, co tu się zbiera. I trzeba włączyć ten, nagrywanie. Aston się skasztanił i teraz zadowolony spać idzie. Takiego kasztana puści już, dajcie spokój. No i dobra, lecimy. Odpalę sobie furę. Żeby się świeciła. Elegancko. Nie, nie powiem, bo tutaj niektórzy pewnie sobie ten... jedzą coś albo co... No ja zawsze mówię, żeby jedli sobie coś tam na live, nie?
No to przyjemnie jest. Ale... teraz zaczynam się zastanawiać, czy to przyjemnie jest, czy nie. Dobra, lecimy po kolei z furami. Czyli tak, może od tej strony. Atak na gang, no super! Kurde, w tym miejscu! Szybko, ludzki, bronimy się! Dammit! Cała sesja! Atak na gang! Poszło z gruzem. Nic nie mówcie, okej? To się zdarza, no, z małym pieskiem, ale kurde... Ja pierdzielę, muszę mu zmienić karmę. Zaraz przyniosę karmę, którą mu dałem i żebyście wy czasami nie dawali swoim pieskom. Wywalę ją dzisiaj i nigdy już więcej nie kupię. Zaliczono, elegancko. Tutaj Karin, Sultan. Ej, nie strzelajcie go! Nie o to chodzi, tylko... Tylko to nie jest od ten... Od Benego. A na pewno, kurde, każdy tunigował furę u Benego. Tutaj jest Specter. Lowrider! Patrzcie na Lowridera, to jest Sabre, najgorszy Lowrider jaki może być. Dlatego, że Sabre... No bo tutaj jest mało opcji w tym Lowriderze u Benego. Ale można fajnie też zrobić, tylko że te same opcje praktycznie są w zwykłym salonie tuningowym. To też... Nie, to jest Specter? Nie, to jest Lynx, to też nie jest od Benego. Co to za... Tutaj też... nie, to już jest Specter. To jest Specter, to okej. Tutaj Sultan, RS. Fajny taki piaskowy, ładnie wygląda. Znowu Sultanik. Sultany są spoko. W ogóle fajna nazwa na samochód, Sultan, nie? Spoko wygląda. I tutaj zobaczcie, Nissanik. A jakie malowanie! O kurde. O kurde! Ja specjalnie tutaj lufę wezmę w tą stronę i zobaczymy, co się stanie. O kurde, zaraz wszystko wybuchnie. Tryb pasywny za 3, 2, 1 i uwaga! O, coś nie gra. Zobaczcie, nie wyłączył mi się czy jak? Nie wszyscy wyłączyli. O kurde, już, dobra. Jeden fałszywy krok, jeden fałszywy strzał i będzie po sprawie. Ktoś nie wyłączył jeszcze pasywa tutaj, koło mnie akurat. Ło! Dobra, już się zaczyna akcja, zobaczcie, jedziemy! Nic nie wybuchło. Robimy akcję z policją, jedziemy na bazę wojskową. Ło! Patrzcie, co tu się dzieje, ja pierdziu. Widzieliście kiedyś tyle czołgów na raz? Kurde, to się wszystko laguje. What the fuck? Jedziemy na bazę wojskową, zobaczcie, szturm. Jest jeden czołg z Duno. Jedzie na Zancuto. Zancuto. Kolejny czołg. Tommy Astral. Skadłem. Zniknął nick. Następny czołg. Mentax. Ekstra. Elegancko. I tu wspieramy się wzajemnie. Zaraz dostanę z rakiety pewnie, z wyrzutni. Tak, już mnie namierza. O shit. Uciekam do tunelu, tu mnie nie namierzą. Cholera, co ja zrobiłem. O shit, Lucek. Już po tobie. Fucking shit. Ah! Ktoś jeszcze wleciał za mną. Dammit! Nie tak miało być. Zaraz to dupnie. Tak nie miało być. I patrzcie, Hachiksu, do boju. I... cyk, jesteśmy w bazie wojskowej. Tutaj ląduje jakiś samolot. Bierę ten samolot. Patrzcie, wyskakuj z samolotu. Tak jest, mój samolot. Dawaj mi samolot. Widzieliście, tak się poluje tutaj w GTA. To jest jakiś bot, nie? Ale mnie to nie obchodzi. Ja biorę sobie samolot. Szybko, przekąski. Cyk, i pancerz. Cyk, i już nas nie dogonia. Zniszczyli mi trochę ten samolot, ale to nic. Widzieliście jak fantastycznie przejąłem. To się nazywa skill. Jak wyczułem ten moment, kiedy on akurat wyląduje. Fantastycznie. Namierza mnie rakieta. Wybuchowe działko. I cyk, i spadochron. O shit.
I spadochron! Kurde! Co jest z tym spadochronem, no? I do bazy. Cyk. I stancik gotowy. Później sobie postantujemy, mam jeszcze taką ochotę. Tylko najpierw muszę Hachiksu stuningować. Jestem w bazie, nic mi nie jest. O, shit. Właśnie, zobaczymy, czy da się w bazie Voltikiem jakoś przetrwać. O kurde, tu hydra lata. Nie, ja jestem bezbronny. Okej. Nie zabiją mnie. Nie ma opcji. Dobrze, czy uda się jakiś pojazd skraść? Tu jest coś, ale ja tego nie chcę. Coś tutaj jest fajnego do latania albo coś. Wow, uciekamy. Nas nie dogoniat. O, jest samolot, bierę go. Tylko tu kurde czołgi są. Ktoś tu się czołgiem pojawił. Kurde, dobra, super. To ja biorę samolot. Tutaj motocykl jest już jakiś. Ktoś tutaj był przede mną. Bierzemy samolot. Ej, proszę się odsunąć, bo on nie ma pionowego startu. Cholera, już po mnie, może wycofam jakoś. Nie, tu się nie da wycofać. Kurde, za dużo tu tego wszystkiego. Ej, opanowaliśmy bazę. Już nie mają więcej sił zbrojnych i możemy zabierać sprzęt. Zabieram sprzęt. Trzeba nisko lecieć, zobaczcie. Zabrałem im sprzęt i zaraz tu wrócę i będziemy robić atak. Zobaczcie, tutaj nie ma już... O, shit. Tu nie ma już praktycznie wojska. Zabrałem sobie samolot bez żadnego problemu. Cała sesja na wojsko i już tu prawie nikogo nie ma. Dobrze, gdzie tu są jakieś śmigłowce policyjne? No nic tu nie ma, zobaczcie. Wszystko rozwalone. Wrzutnie rakiet. Tutaj, o, coś mnie tam celowało. Dobra. Coś mnie tutaj celuje, no. Ale chyba lecę za nisko, żeby mnie to rozwaliło. Tak. Atak na bazę wojskową. Ej, super. Zobaczcie, oni już nie mają tutaj czołgów. Nic się tu nie spawnuje. Tutaj jakiś sens, samochód, tutaj coś tam, tylko muszą... Są czołgi! O, shit! A to był nasz? Chyba nie. Zobaczcie, tu jest za dużo osób i ta policja się tu już w ogóle nie pojawia. Pojawiają się jakieś czołgi, ale nie wiedzą, kogo atakować nawet. Wszystkich niszczymy, jeden po drugim. Ekstra. Może spróbujmy tak, jak to Hogaty zawsze robi, czyli na pałę jechać na tylnym kole i spróbować coś zrobić, no. Spróbujmy tu od doniczek jakiś. Ło! Co? Lel. No to powodzenia. Skoczyłem sobie od takich. Czyli metoda Hogatego się sprawdza, zobaczcie. Ło! Wcześniej się jakoś wybiłem. Dobra, próbujemy w takim razie. Ło! Widzicie? Co? 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 Patrzcie, gdzie wylądowałem! What the fuck?! Co to było?! I... Na pałę. Odpalmy! Gdzieś tutaj! Prawie na balkon! Dobre są takie stanty, takie spontaniczne, ale muszę przyznać, że naprawdę, jeśli chodzi o Hakuchu... O, mój pojazd został zniszczony, czyli koniec stantu. Jeśli chodzi o Hakuchu, jest to bardzo dobry motocykl do stantowania. Kiedyś sobie porobię taki właśnie, jak taką kompilację moich najlepszych stantów. Tylko to trzeba dużo jeździć, dużo stantować, dużo ćwiczyć też, żeby to jakoś wychodziło, więc możemy sobie razem na live'ach właśnie ćwiczyć to stantowanie. No większość tych stantów to wygląda właśnie tak, że spadamy z motocykla i te stanty się nie udają gdzieś tam, nie? Ale czasami się coś naprawdę fajnie uda. Dzisiaj udało się zrobić kilka ciekawych stantów, także... Myślę, że miło wam się oglądało też tego live'a i że miło spędziliście ten wieczór u mnie, że wam się podobało, że wpadniecie na kolejne streamy. Bardzo dziękuję wszystkim donatującym, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które były na streamie i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się gorąco, dobranoc.